6-8 sekund i pracownik przebadany. A działa to tak. Każdy z pracowników ma kartę zbliżeniową, która go identyfikuje. Numer tej karty przechowywany jest w bazie danych na serwerze. Oprócz innych informacji, jego imię, nazwisko, wydział, nad którym pracuje, harmonogram pracy, wszystko to, co jest potrzebne do innych systemów. Pracownik zbliża kartę do czytnika kart. Czytnik kart w tym momencie wysyła identyfikator karty do serwera. Serwer sprawdza w bazie danych, kto się przed alkomatem znalazł, włącza alkomat. Czytnik jest blokowany, ponowne przypnięcie karty nie spowoduje jej kolejnego odczytania. Po przygotowaniu alkomatu do pracy, co trwa około 2 sekund, zapala się zielona dioda, na wyświetlaczu komunikat. Proszę dmuchać, pracownik dmucha i po 2-3 sekundach analizy zielona dioda na alkomacie, że wszystko w porządku. Na wyświetlaczu komunikat OK, że wszystko w porządku. System się wyłącza. W tym czasie kamera robi 3 zdjęcia pracownikowi. No to tak na wszelki wypadek, bo dobry kolega chciał uratować w biedzie tego, który się źle rano czuł. Zdjęcia te są zapisywane wraz z wynikiem pomiaru w bazie danych, co zobaczymy później na prezentacji systemu od strony interfejsu użytkownika. Oczywiście, jeżeli zostanie wykryty alkohol, no to ta cała procedura troszeczkę inaczej zaczyna wyglądać. Na alkomacie czerwona dioda, że wykryto alkohol. Na wyświetlaczu informacja, że wykryto alkohol i ile go wykryto. Ta informacja na wyświetlaczu jest troszeczkę dłużej, około 20 sekund, żeby pracownik być może ma kłopoty z ostrym widzeniem, był w stanie na to przeczytać. Karta jest blokowana. Tą kartą nie można już drugi raz wykonać pomiaru, nie można otworzyć drzwi, nie można podnieść szlabanu przy wjeździe na parking, nie można odblokować kołowrotu wewnątrz zakładu. To czas wyjaśnienia sytuacji, karta jest nieczynna. Do przełożonych natychmiast wysyłany jest SMS z informacją, kto, w którym miejscu, no bo tych automatów system może obsługiwać kilkanaście, kilkaset, a nawet kilka tysięcy. I jaką ilość alkoholu stwierdzono. Ponieważ SMS nie jest 100% pewny, może wyjść, ale nie dość. Ta sama informacja wysyłana jest do przełożonych również e-mailem. Opcjonalnie może być uruchomiony jeszcze sygnalizator akustyczny, sygnalizator świetlny, żeby wartownicy zwrócili uwagę, że coś niedobrego się dzieje w punkcie pomiaru zawartości alkoholu. A teraz nietrzeźwy. Na wyświetlaczu kolejne instrukcje. Analiza wydychanego powietrza nieco dłuższa niż zwykle, po czym na wyświetlaczu pojawi się zmierzona zawartość alkoholu, instrukcja postępowania, a karta, jak widać, jest już zablokowana, nieczynna. Jak już wspomniałem, alkomatami steruje program działający na serwerze. To on na podstawie numeru karty identyfikuje w bazie danych pracownika, włącza alkomat, uruchamia kamerę, wyświetla instrukcje na wyświetlaczu, wreszcie zapisuje w bazie danych wynik pomiaru. Może obsługiwać równocześnie większą liczbę alkomatów, kilkadziesiąt, kilkaset, rozproszonych terytorialnie, jako że łączy się z nimi poprzez sieć komputerową. Może też otwierać na podstawie uprawnień zapisanych w bazie danych drzwi, podnosić szlaban przy wjeździe na parking, uruchamiać kołowrót umożliwiający w ten sposób wejście pracownika na teren zakładu.
System został zaprojektowany tak, żeby nie wymagał podczas badania interwencji obsługi. Pracownik sam, zbliżając kartę identyfikacyjną, uruchamia proces pomiaru. W przypadku wykrycia alkoholu system sam wysyła informacje o tym SMS-em i mailem. Okresowo, na przykład w nocy, wysyłane są do przełożonych raporty informujące o tym, kto został przebadany, z jakim wynikiem, a kto badaniu się nie poddał. Są jednak operacje, które wymagają interwencji operatora, na przykład dodanie nowego pracownika. Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Łączymy się z serwerem. Podajemy nazwę swojego użytkownika, hasło i już. Możemy wyświetlić sobie kartotekę osób, zmodyfikować dane pracownika, na przykład numer karty, przedłużyć datę ważności karty, nadać uprawnienie do drzwi, oznaczyć pracownika jako zwolnionego, wczytać zdjęcie. Możemy też dopisać nowego pracownika. Możemy sobie wyświetlić zestawienie skontrolowanych pracowników w jakimś okresie czasu. Mamy kto, kiedy, o której godzinie i z jakim wynikiem został przebadany. Możemy przeglądać zdjęcia z kamer, aby się upewnić, czy aby na pewno właściwe osoby poddały się badaniu. Jak już wcześniej mówiliśmy, kamera robi podczas pomiaru 3 zdjęcia. Z lewej strony okienka wyświetla nam się zdjęcie osoby przechowywane w bazie danych. Z prawej strony 3 zdjęcia zrobione podczas pomiaru. Możemy sobie wybrać właściwe zdjęcie, bo zdarza się, że nie wszystkie są zadowalające. O, tu na przykład kamera zrobiła zdjęcie w momencie dmuchania. Trudno zidentyfikować, kto dmuchał, ale pozostałe zdjęcia już są dobre. Możemy wyświetlić raport zawierający osoby, które zostały przebadane alkomatem w interesującym nas dniu. Wyświetla się, jak widać, kto, kiedy i jaka zawartość alkoholu. W podobny sposób możemy wyświetlić, które z osób, które powinny poddać kontroli, nie poddały się jej. Możemy zmienić własne hasło, zdefiniować, jakie drzwi, szlabany są w systemie obsługiwane, jakie są zainstalowane czytniki, zdefiniować użytkowników systemu i ich uprawnienia, zobaczyć, kto kiedy się do systemu logował. Ustalić parametry haseł, jak długo są ważne, kiedy trzeba je zmienić. Każdy alkomat wymaga okresowej kalibracji. Zastosowane w naszym systemie elektrochemiczne alkomaty EBS-10 wymagają jej co 1500 pomiarów. Po każdym pomiarze alkomat zapisuje w bazie danych, ile ich już wykonał od ostatniej kalibracji. Dzięki temu możemy przeprowadzać wymianę czujników w alkomatach na skalibrowane w odpowiednim momencie. I żeby już więcej nie nudzić.